Witam Państwa ponownie z sali pod kopułą w Ministerstwie Gospodarki na konferencji Powering. Nazywam się Agnieszka Ferreira i będę teraz rozmawiać z panem Marcinem Bieleckim, dyrektorem sprzedaży do sektora energetycznego z firmy Hewlett-Packard Polska. Panie dyrektorze, nie ma nowoczesnej energetyki bez informatyki i telekomunikacji, a HP w tym obszarze to potęga. Na co głównie wpływają rozwiązania w obszarze CIT? Dzień dobry. Tak, rzeczywiście potęga, natomiast to, co jest teraz najistotniejsze i co jest poruszane ostatnio w czasie wielu debat i rozmów również kuluarowych, to to, że informatyzacja czy informatyka, rozwiązania informatyczne powoli stają się takimi rozwiązaniami, powiedzmy, commodity. To trochę jest nieprzetłumaczalny język polski. I otóż cała wartość w tym, aby czy HP, czy inna firma spośród naszych konkurencyjnych, żeby oferując rozwiązania informatyczne, oferowała tak naprawdę wartość biznesową dla swoich klientów. Jeśli my dzisiaj mówimy tutaj w czasie tej konferencji o szeroko rozumianej energetyce, o konkurencyjności, o zarządzaniu kosztami energii, o zarządzaniu ryzykiem związanych z energią, zarządzaniu produkcją itd., itd., no to tu jest ten obszar, którym się HP również specjalizuje i który mnie bardzo interesuje, a zatem mówimy o wszelkich rozwiązaniach, które są no tak trochę na pograniczu informatyki, na pograniczu telekomunikacji, na pograniczu automatyki, a przede wszystkim bardzo głęboko wchodzą w biznes. Mam tu na myśli rozwiązania na przykład do zarządzania handlu energią, do zarządzania ryzykiem, do zarządzania efektywnością energetyczną. Chcemy dogonić Niemcy w rozwoju energetyki rozproszonej, pozasystemowej. Co trzeba zrobić w zakresie naszych kompetencji, aby to się stało możliwe? No, myślę, że tutaj chyba największa rola jest nie wśród firm technologicznych czy informatycznych, ale przede wszystkim wśród decydentów, wśród osób, organizacji, które no, podejmują decyzje, decydują o pewnych trendach, dlatego że jeżeli chodzi o kwestię techniczną czy technologiczną, to jeśli mówimy o różnych technologiach pozyskiwania energii, o różnych technologiach informatycznych czy telekomunikacyjnych, które to wspierają, to tu nie ma właściwie żadnych ograniczeń, bo to, co działa w Niemczech, czy to, co działa w Wielkiej Brytanii, to przecież może być też zaimplementowane tutaj w Polsce. Natomiast no, raczej mówimy o kwestiach finansowania, o kwestii pewnej wiedzy, która powinna być, jest, ale powinna być w dalszym ciągu propagowana wśród naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.